witam Was w nowym odcinku z cyklu Justanie Moje. Dzisiaj opowiemy sobie o przeróżnych sposobach na zajęcie się naszym filmem animowanym, na razie w formie pisarskiej. Bo zanim sięgniemy po kamerę, czy zanim sięgniemy do programu do tworzenia filmów animowanych, musimy wymyślić nasz film. Pierwszym krokiem do wymyślenia naszego dzieła filmowego jest właściwie zaszkicowanie sobie fabuły, o czym to mniej więcej może być. Dzisiaj na przykładzie mojej animacji z 2018 roku pod tytułem Kocie życzenie zaprezentuję Wam etapy powstawania literackiej formy naszej animacji. Wszystko zaczyna się od tak zwanej skaletki, czyli drabinki. Drabinka to, jak już powiedziałam w zapowiedzi do tego odcinka, to jest tak naprawdę plan wydarzeń zapisany w punktach, co będzie mniej więcej spotykało naszych głównych bohaterów. Jak na początku, jak już powiedziałam w zaproszeniu do tego odcinka, przedstawiłam Wam w punktach troje bohaterów i to, co mniej więcej się z nimi działo. Na początku mieliśmy pójście do szkoły przez dwie kocie siostry. Potem było, że po drugim punkcie, że jedna z kocich sióstr odnajduje magiczne pióro. W trzecim punkcie mieliśmy, że magiczne pióro zamienia się w kota. W czwartym mieliśmy, że ten kot zachęca kotki do wyprawy do dziwnej krainy. Potem mieliśmy spotkanie wroga mieszkańców tej dziwnej krainy, takiej magicznej czarownicy, robaka. Jak ją by tam nazwać, tego wroga, to nieważne. Bo potem okazuje się, że to był kolejny punkt, że nasi główni bohaterowie zostali omyłkowo nazwani przez króla tej krainy. Król Puszek, takie stworki zamieszkające w tę krainę, za bohatera, że niby przepędzili tego robaka. Później się okazuje, że ten robak zamienia się w panią, która była właścicielem kota Borysa, tego magicznego pióra, które było na początku filmu. I kiedy już cała afera tak naprawdę jest ku końcowi, okazuje się, że jedna z kotek poprosiła gwiazdkę o to, żeby spełniło się jej kocie życzenie. To była kotka Sara, czyli młodsza bohaterka kotki Ewki. O właśnie. I ta Sara prosiła o to, żeby stała się sławnym tajniakiem. Czyli ta wyprawa do tej magicznej krainy to był taki jakby sprawdzian dla Sary. Ta animacja Kocie życzenie była wyświetlana na jednym z konkursów, którym miałam przyjemność być. I to było bardzo miłe, fajne przeżycie. Był to festiwal Animator. A dzisiaj zaprezentuję Wam właśnie w paru krokach, jak ten film powstawał. Czyli tak jak już powiedziałam, najpierw mieliśmy ten plan wydarzeń. Mniej więcej Wam go zaprezentowałam z pamięci. Następnie ten plan wydarzeń, gdybyśmy szli tak bardzo poprawnie, powinniśmy zrobić z tego planu wydarzeń taką półstronicową notatkę, która ma również swoją nazwę. Ja tutaj sobie przygotowałam notatki, żebym mniej więcej mogła Wam powiedzieć, jakie terminy filmowe dzisiaj będziemy omawiać. Zatem mamy drabinkę, czyli plan wydarzeń, a potem następnie mamy coś takiego jak synopsis. Czyli właśnie takie półstronicowe streszczenie fabuły naszego filmu. Czyli przerabiam te szczebelki, czyli ten plan wydarzeń, na zdania, że bohaterki czy kotki spotykają w szkole dziwnego kocura. Ten kocur o imieniu Borys, możemy go przedstawić, zachęca je do podjęcia bardzo niebezpiecznej wyprawy. Borys obiecuje kotkom, że zobaczą krainę, która jest cała ze słodyczy, i mieszkują tę krainę magiczne puszki. Te puszki jednak mają problem, bo do ich krainy przybyła groźna czarownica, magiczny robal, który troszeczkę je niepokoi i zjada ich czekoladowe domki. Bohaterowie
spotykają na moście tego strasznego robaka i przypadkowo sprawiają, że robak znika. Ale to nie była ich zasługa. Kiedy zjawiają się w magicznej krainie, król Puszków wyjaśnia swoim poddanym, że oto są nasi nowi bohaterowie. Niestety, znów pojawia się dżownica i troszeczkę robi zamieszanie. Nagle dżownica zauważa Borysa, który okazuje się być jej kotkiem i zamienia się w pewną dziewczynkę. Król Puszków, jak i nasze bohaterki, podłapują dziewczynę na gorącym uczynku i żądają od niej wyjaśnień. Ta wspomina o sobie i o Borysie, który w rzeczywistości okazuje się nie tylko, że magicznym piórem był, ale i kometą, która była gwiazdą spełniającą kocie życzenia. I potem mamy właśnie to wyjaśnienie, że Sara chciała być szpiegiem, czyli mamy opowiadanie, półstronicowe. Aha, jeśli chodzi o sam synopsis, to też jest taka uwaga, że czasami warto nam się taka notatka na pół strony przydaje, bo kiedy wysyłamy na konkursy filmowe naszą animację, to w zgłoszeniu do karty, gdzie mamy przeróżne oświadczenia, dane o naszej filmografii, kto stoi za zdjęciami, kto napisał dialogi i tak dalej, jest właśnie informacja, proszę napisać krótkie streszczenie filmu, które potem będzie prezentowane w katalogu konkursowym. I jeszcze taka uwaga a propos naszego streszczenia, że jeden z organizatorów konkursu zaleca, aby w streszczeniu nie podawać zakończenia filmu. Bo to takie spoilerowanie, albo jak się robi zwiastuny do filmu, to tak jakby w zwiastunie pokazać, jak się film skończy. To troszeczkę nietrafione byłoby, nie? Jeśli dodamy do tego półstronicowego opowiadania dialogi, otrzymamy coś takiego jak nowela filmowa. Nowela filmowa to w rzeczywistości scenariusz filmowy opowiedziany jako krótkie opowiadanie. Kiedy już mamy opowiadanie, możemy przerobić tę nowelkę filmową na scenariusz rysunkowy. Scenariusz rysunkowy to coś takiego jak komiks, czyli każde z tych wydarzeń, z tych szczebelek, potem rozwiniętych w opowiadanie, rysujemy za pomocą kadru, gdzie mniej więcej operator kamery, albo w naszym przypadku animator, który będzie robił sceny do filmu, wie w jakim planie pokazać naszych bohaterów. Że na początku na przykład mamy panoramę, czyli widzimy całe to miasto i główne bohaterki idą do szkoły. I tak dalej, i tak dalej. Scenariusz rysunkowy bardzo przypomina komiks, tylko z tą różnicą, że pod kadrem, czyli pod tym kwadracikiem, gdzie znajduje się jakby rysunek, który będzie animowany, znajdują się informacje tekstowe, czyli na przykład dialogi naszych bohaterów, albo wyjaśnienie, jakie emocje dany bohater ma, czy zaraz co się stanie. Scenariusz rysunkowy i komiks nieprzypadkowo są do siebie bardzo podobne, gdyż sztuka komiksu i sztuka filmowa właściwie powstała w tym samym czasie. Tylko komiks miał większego pecha, bo najprawdopodobniej został uznany za sztukę dopiero w latach 60., bo pewien rysownik przyniósł swoje komiksy do muzeum. Ale to jest długa i ciekawa historia, troszeczkę na inne filmy. My dzisiaj omawiamy sobie pojęciowe, po prostu literackie terminy, które przydają nam się w trakcie tworzenia filmów. Czyli jak już mamy nowelę filmową, czyli właśnie na przykład tutaj mam zaprezentowaną na moim komputerze już zaznaczonymi na kolorowo dialogami, które nagrywali aktorzy głosowi. Potem możemy tą nowelę filmową przerysować na obrazki i dopiero potem po scenariuszu rysunkowym możemy wziąć się za etap tak naprawdę wydawałoby się, że finalny, czyli narysowanie naszej animacji. Pomiędzy wyjaśnieniami tych terminów, jakie Wam zaprezentowałam, znalazły się fragmenty kociego życzenia.
Więc teraz pozostaje mi tylko zaprosić Was do kolejnego odcinka z cyklu Justanie Moje i możecie sobie przy okazji odświeżyć te kocie życzenie. Jak to właściwie w końcowej formie zostało przygotowane? I jeszcze na koniec proponuję Wam taką twórczą zabawę. Napiszcie 7 słów. Przykładowo przypadkowych 7 słów. Potem z tych słów ułóżcie drabinkę. Potem spróbujcie napisać synopsis, czyli nasze tutaj streszczenie filmu, które chcemy zrobić. A potem, no właśnie, czy zdecydujecie się na kolejny krok, czyli na zrobienie scenariusza filmowego w formie pisemnej, jak na przykład nasza nowelka filmowa, czy może podejmiecie kolejny krok, czyli zrobienie naszego tutaj filmu animowanego. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Pa. Justa.